Dziś wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Chcemy podziękować Maryi za wszelkie łaski, które otrzymujemy nieustannie, a jednocześnie prosić ją o dalsze. Tak wiele jest potrzeb, na które możemy odpowiedzieć tylko naszą modlitwą. Gdy Jezus został wzięty do nieba, apostołowie wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną. Bądź pochwalona, Boże Rodzicielko. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef. Warto przypomnieć, że dzisiejsza uroczystość, święto, jest bezpośrednio związana historycznie z zwycięstwem militarnym. Pius V, papież, dominikanin, właśnie ustanawiając to święto, tę uroczystość Matki Bożej Różańcowej, chciał uczcić zwycięstwo floty katolickiej nad muzułmanami. I już post factum święty papież Pius V uświadomił sobie, że zwycięstwo nad wrogiem nie jest możliwe tylko na poziomie kinetycznym. Tak? Dowództwa wojsk, umiejętności żołnierzy, a też wojna toczy się na poziomie duchowym. Napełniając go ufnością w cierpieniu i wdzięcznością w radościach, niech królowa różańca stawia się ze mną. W kontekście miesiąca różańcowego, maryjnego, warto sobie uświadomić bardzo bliską więź między kapłanem katolickim a Bogorodzicą. Sługa Boży Fulton Sheen tak ukochał Matkę Bożą, że postanowił co sobota odprawić nawet dodatkową mszę świętą o Matce Bożej. Warto być może nam też uświadomić sobie tą więź, jaką łączy właśnie Bogorodzica i każdego z nas. Przez łączność właśnie z Zbawicielem, naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem.